Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Uber Selector, kanał od gracza do graczy i w dzisiejszym materiale świątecznie i openingowo. Przede wszystkim świątecznie, dlatego że chciałem wam życzyć, moi drodzy, wesołych, pogodnych, rodzinnych i przede wszystkim zdrowych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Po to, abyście spędzili je w gronie rodziny, przede wszystkim byli zdrowi i jak najbardziej z całego serducha tego, żebyście znaleźli czas odpocząć od całego zgiełku zamieszania, który nas otacza. No a przy okazji, jak będziecie mieli czas, to pograć w giereczkę, a jak będziecie grali w giereczkę, to też druga część życzeń, żeby dropiło wam jak najwięcej świątecznych prezentów i przy okazji, aby matchmaking i wszystkie błędy zniknęły, jak za odjęciem czarodziejskiej różdżki. Tego życzę wam ja w tych skromnych właśnie życzeniach i oby 2024 rok był jeszcze bardziej udany i żebyśmy się spotykali na streamach i YouTubie. A teraz opening. To trochę taki dziwny opening będzie dzisiaj, dlatego że część rzeczy już otworzyłem, po części przypadkiem, po części nie wiedziałem, że mi to tak poleci. No więc tak jak widzicie, poleciał mi Belfast i poleciało mi Asasio. Ale to nie koniec, no bo te okręty poleciały mi z małych kontenerów. Trochę tych kontenerów małych nazbierałem i gdzieś tam mi je wpadły i właśnie ten okręt, te dwa okręty mi wpadły, czyli bardzo fajny drop, przede wszystkim z Belfasta się bardzo cieszę. I teraz na dwóch screenach dodatkowych tutaj widzicie, moi drodzy, no właśnie, jest tam Lenin, Jean Bart, Smaland, 2500 dublonów i 7500 węgla, no i do tego premie i rzeczy dodatkowe. To jest mega drop, dlatego że bardzo liczyłem na trafienie Lenina, Jean Barta, Smalanda i Belfasta, także cztery okręty, które chciałem mieć, dostałem. I to jest z 13 kontenerów, tak jak widzicie na screenie, z czego 8 to duże kontenery. Otworzyłem to dosłownie przypadkiem, bo gdzieś tam wyłączałem grę, czy przełączałem kontener i poleciało. I tutaj jeszcze, moi drodzy, drugi screen dla was. Otworzyłem to z małych kontenerów, 7. I wpadł mi Odyn. Także ja teraz przed wami chcę zaprezentować opening kontenerów, które uzbierałem za testów, ale też które sobie kupię za dublony, które pozbierałem. I zobaczymy, co wydropi. Ale prawda jest taka, że już niedużo zostaje. No, mam nadzieję, że wam to się spodoba. Otworzymy to oczywiście jednym kliknięciem, wcześniej wpadając do sklepu i kupując, że tak powiem, do oporu. Tam zostawię sobie z 5000 dublonów, no bo na coś to trzeba wydać, nie? A nie potrzebuję aż tak bardzo kitakami. Sądzę, że reszta rzeczy, czyli prezenty i dropy, są o wiele fajniejsze. Tak też otwórzmy na początku jednym kliknięciem, moi drodzy, 26 kontenerów. Tu jest, zobaczcie, wszystkie kontenery, jest 21 ogromnych i 5 dużych. Tak też może otwórzmy najpierw te 5 dużych. Zobaczmy, co poleci. Friesland. Masakra, no po prostu takiego dropu to ja jeszcze w życiu nie miałem. I jeszcze trochę premii, tak też super poleciało. Duże się opłacają. No i 21 ogromnych prezentów mikołajowych. Zobaczmy, co tutaj poleci. Uwaga! O matko boska! Hizen, Kamikaze Air, Fujin, Kamikaze! Jest, jeszcze 180 dni premki. No dobra, premka to tam... Ale węgiel, wow, po prostu masakra. No to Wargaming zrobił mi super prezent. Ale poleciały okręty. No dobra, no to zajdźmy do zbrojowni i tak jak obiecałem, kupmy sobie, moi drodzy, tych ogromnych prezentów. Nie, przepraszam, nie ta opcja, tylko tutaj kup za dublony. Kup. 20, tak, mam 18 lat, 93, 100, no bo tyle mogę kupić, żeby zapełniło mi, o to w sam raz, kupię, otworzymy sobie 121 kontenerów, tak też, uwaga, 8000 dublonów akurat zostanie na jakieś drobne wydatki, uwaga, otwieramy 100 ogromnych prezentów mikołajowych, zobaczmy, co z tego poleci. Uwaga.
No i dziękuję! Jest Julio Cesare, jest Benham, Grymaszczy i Z39. I 17 tysięcy dublonów jeszcze wpadło. I 15 tysięcy stali. Święta, jakich się nie spodziewałem. Bo jeszcze do tego czerwone premie, do tego niebieskie premie 100 kamuflaży. No super poleciało. No jeżeli ktoś, moi drodzy, posiada z was tyle dublonów, bądź nazbierane surowce, no to masakra. No jestem mega zadowolony. Przepraszam. Na pewno z Benhama. Szkoda, że nie Somers, ale no dobra, będę miał jakiś cel jeszcze. Przepraszam. I aż z wrażenia to mi w gardle zaschło. I znowu mam 26 tysięcy dublonów. I przyznaję, że nie mam zielonego pojęcia, na co mógłbym to wykorzystać, ale mega jestem zadowolony, że udało się trafić Odyna, na którego bardzo polowałem. No to po prostu super. Czyli podsumowując, no naprawdę poleciało mi mega. Tyle okrętów to ja się nie spodziewałem. No i jeszcze do tego premie. Więc moi drodzy, Wargaming jest łaskawy. Ja widziałem też na Facebooku, że chwalicie się właśnie, moi drodzy, właśnie prezentami. Tak też ja się też pochwalę tym materiałem na YouTubie, tak jak to widzicie. I też wam gratuluję. Dajcie znać w komentarzach, co wam najfajniejszego wydropiło. No i ewentualnie z jakich kontenerów. Jeżeli chcielibyście sobie kupować, to tak jak widzicie, leci w tym roku fajnie. Nie tylko mi, bo widziałem już opinia ogólna, że leci ogólnie bardzo dobrze. Widzimy się, moi drodzy, na Twitchu. Święta może być różnie, może być z różnymi falami, ale tak jak mówię, widzimy się na Twitchu i przede wszystkim, moi drodzy, widzimy się niebawem też na YouTubie przy innych materiałach World of Warships, ale i nie tylko. Do zobaczenia. I jeszcze raz, moi drodzy, jak najlepszych, jak najweselszych, jak najbardziej rodzinnych i przede wszystkim zdrowych, bo ja uważam, że jak jest zdrowie, to już reszta może być, żeby była. Jak jest zdrowie, to jest najważniejsze. Ja wiem to po sobie, bo rok temu niestety święta, a jeżeli ktoś nie wyspędzałem w szpitalu, nie było mnie prawie 2 miesiące, więc jeżeli jest zdrowie, to będzie dobrze. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Powodzonka we wszystkich gierkach World of Warships. I co mogę powiedzieć? Niech święta będą świętami. Świętujmy. Róbcie, moi drodzy, oteł. Prawda? Święta w Mikołajach. Zdobądźcie okręty, zdobądźcie sobie atesty. Warto, warto. Jeżeli macie taki kaprys, kupcie sobie kitakami. Czy ja polecam? Nie wiem. Nie mam zdania na temat tego okrętu. Czy polecam Defensa, czy polecam inne okręty? Też nie wiem. To jest kwestia ugodowa, że tak powiem. Na pewno komuś przypadną te okręty do gustu. Na pewno. Czy to będziecie wy? Nie wiem, jeżeli lubicie niemieckie pancerniki, to Scharnhorst jest do zgarnięcia przecież. 43. Tak też dla wszystkich, dla sporej ilości graczy Wargaming przygotował sporo prezentów na ten rok. I jeżeli się postaracie, to na pewno dopakujecie sobie konto na długie, długie miesiące, nawet stalą, albo nawet surowcami. Żegnam się na dzisiaj. Jeszcze raz wesolutkich i trzymajcie się. Widzimy się niebawem. Ubersray, kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!